Marta Jastrzębska. Witam Państwa w sobotę 24 czerwca. Przed nami najważniejsze informacje z Kujaw i Pomorza. Zapraszam na zbliżenia. Byli we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Jesteśmy bardzo wdzięczni służbom strażackim za uratowanie naszego wnusia. Wyrazy uznania dla strażaków i policjantów, którzy uratowali dziecko. Takie zachowania są godne naśladowania. Bezpieczna podróż na wakacje. W tym miesiącu trzeci raz inspekcja. Inspektorzy sprawdzają stan autokarów. Chwalimy póki co naszych przewoźników. Tymczasowy zakaz kąpieli w kamionkach. Paciorkowce, kałowe, także no, niewskazane jest korzystanie z takiej wody. Wszystkie kąpieliska pod kontrolą. Coraz mniej usterek, coraz więcej kontroli. Autokary wiozące dzieci na kolonie i wycieczki muszą być w jak najlepszym stanie, by gwarantować bezpieczeństwo najmłodszym. Właśnie dlatego Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego po raz kolejny zorganizowała masową kontrolę pojazdów. Duma inspektorów transportu drogowego z Kujaw i Pomorza. Mobilna stacja kontroli pojazdów. To pierwsze takie urządzenie w Polsce, które pomaga znacząco zwiększyć liczbę wykrywanych usterek i lepiej sprawdzić autokar. Począwszy od oświetlenia, wyposażenia, po sprawność układów odpowiadających za bezpieczeństwo układu jezdnego, zawieszenia i hamulców. Stąd też te usterki, które stwierdzamy, mogą zdarzyć się w każdym z tych obszarów. Należy ich unikać, by szczęśliwie dotrzeć na przykład nad morze. Stąd akcja Bezpieczna droga na wakacje. Inspektorzy transportu drogowego z regionu już siódmy rok z rzędu sprawdzają, w jakim stanie na autostradę wyjeżdżają pojazdy wiozące dzieci i młodzież na kolonie nad Bałtykiem. Wnioski są dobre. Autokary wycieczkowe są coraz nowsze, sprawniejsze i lepiej wyposażone. Zatrzymuje mniej dowodów, mniej pojazdów zostaje wstrzymanych do dalszej podróży, ale też jest lepiej, jeśli chodzi o edukację kierowców, całą dokumentację, czas pracy, tych naruszeń związanych z czasem pracy i z dokumentacją prowadzenia firmy jest coraz mniej. Na 51 wyrywkowych kontroli tylko jeden pojazd po badaniu nie wrócił już na trasę. Zatrzymano także 5 dowodów rejestracyjnych, ale tu usterki nie wymagały przerwania wycieczki. To cieszy kierowców, ale choć podkreślają, że kontrole są ważne, martwi ich stracony czas. W tym miesiącu trzeci raz inspekcja. Ostatnio 10 dni temu gdzieś tak miałem, nie? Są potrzebne, natomiast uważam, że logistycznie powinno być trochę lepiej to zorganizowane, żeby trwało dużo szybciej. Dobrze zorganizowany czas miały natomiast dzieci, które podczas przymusowej przerwy uczestniczyły w zabawach i lekcjach przygotowanych przez policję i straż pożarną w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. Dzięki temu mogły lepiej przygotować się na morską przygodę. Policjanci rozmawiają z nimi na temat ogólnopojętego bezpieczeństwa podczas wakacji. Nie można pływać za daleko, bo możemy utonąć albo wir nas wciągnie. No i trzeba się słuchać rodziców i trzeba, żeby wejść na wodę, bo niektórzy tylko mogą być na plaży, bo są za mali. Poprzez zabawę dzieci mogą się tutaj bardzo dużo pożytecznych rzeczy nauczyć, a w czasie, kiedy dzieci się bawią, Inspekcja Transportu Drogowego sprawdza stan techniczny pojazdów. Łącznie w tym roku Inspekcja Transportu Drogowego na Kujawach i Pomorzu przeprowadziła 700 kontroli. Stan techniczny 30 pojazdów nie pozwalał na dalszą jazdę, a w 7 przypadkach inspekcja wszczęła postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorstw, które odpowiadały za zły stan autokarów. Lubicz, Wiktor Sumiński. Byli we właściwym miejscu i we właściwym czasie. W zbliżeniach przypominamy teraz wyjątkowo przejmującą sytuację, jaką wczoraj zarejestrowały kamery TVP3 Bydgoszcz. Na naszych oczach strażacy i policjanci uratowali 9-miesięcznego chłopca, który zakrztusił się kawałkiem folii. Ta historia obiegła już cały kraj. Dziś funkcjonariuszom podziękowała rodzina chłopczyka i minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak, a prezydent Torunia zdecydował o przyznaniu nagród osobom, które brały udział w akcji. Katarzyna Prędkowska. Dziadkowie 9-miesięcznego Tymona w całkowitej ciszy obejrzeli film, na którym ich wnuk walczy o życie. Nie mieli świadomości, że dziecko kilkadziesiąt godzin temu znalazło się w tak dramatycznej sytuacji. Jesteśmy bardzo wdzięczni służbom strażackim za uratowanie naszego wnusia. Troszeczkę późno się o tym dowiadujemy, ale
jest nam ciężko z tym i serdecznie dziękujemy. W piątek rano ich synowa jechała samochodem drogą krajową numer 10. Na wysokości Lubicza Dolnego koło Torunia Tymek, który siedział na foteliku na tylnym siedzeniu, zakrztusił się folią z butelki. Jego mama zobaczyła straż i policję, które zabezpieczały miejsce wypadku, podczas którego tir przewrócił się na ulicę. Zatrzymała się i zaczęła wołać o ratunek. Może przerwiemy, co, bo tam dzieciak, co się dzieje. Reakcja służb była natychmiastowa. Policjant, który udzielał akurat TVP 3 Bydgoszcz wywiadu na temat wcześniejszego wypadku, przerwał rozmowę i bez wahania pobiegł na miejsce zdarzenia. Widziałem ten obraz sytuacji, co się dzieje, że w tym wszystkim jest dziecko, tak, że jest to niemowlak 9 miesięcy i już w głowie tylko po prostu przeliczenia, co trzeba zrobić. Policjanci wezwali karetkę pogotowia, a przejmującą akcję ratunkową rozpoczęli strażacy. Uderzając dziecko w plecy, przywrócili chłopczykowi oddech. To profesjonalna i fachowa pomoc ocaliła dziecku życie. Ważniejsze, że to dziecko żyje, bo ono już było takie, no, w stanie takim dość... Jeszcze kilka minut i mogło być nieszczęście. Kiedy policjantowi udało się wyjąć chłopczykowi folię, którą się zakrztusił, wiadomo było, że niebezpieczeństwo minęło. Wszystko trwało zaledwie 3 minuty. Ten płacz tego dziecka, no nie zapomnę go do końca życia, bo to jest ta najpiękniejsza chwila i właśnie po to tutaj jesteśmy i służymy. Ta historia poruszyła całą Polskę. Film, jaki umieściliśmy na profilu TVP3 Bydgoszcz w internecie, dotarł do blisko 2,5 miliona odbiorców. Otrzymaliśmy niemal 1000 komentarzy. Aż mi łzy po policzkach poleciały. Brawo, tak trzymać. Szczęście, że tam byliście. A jak w podobnej sytuacji zachowaliby się nasi widzowie? Potrząsnąć delikatnie albo dać klapsika i dziecko wtedy jakby się powinno odetkać. Teoretycznie się mówi, że odwrócić do góry nogami, tak? Ale ja nie uważam, żeby to pomogło, bo to jeszcze może się pogorszyć, tak? Trzeba poglebać między łopatki najlepiej. Ewentualnie spróbować wyciągnąć. Co w takich sytuacjach robić? Zarówno policjanci, jak i strażacy uczą się podczas szkoleń. Po pierwsze, trzeba to dziecko pochylić w dół, żeby grawitacyjnie to ciało obce mogło się samo wykrztusić. Pomagamy pukając plecki. To są, musi być nawet dosyć mocny ruch, żeby to nie było takie lekkie poklepywanie, tylko po prostu trzeba mocno uderzyć. Profesjonalizm funkcjonariuszy docenił minister spraw wewnętrznych i administracji. Dziękuję policjantowi i strażakowi z Torunia za natychmiastową reakcję i pomoc duszącemu się dziecku. Najwyższe wyrazy uznania. Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej zamierza wystąpić do przełożonych o nagrody dla funkcjonariuszy. W przyszłym tygodniu uhonorują ich także władze Torunia. Najbardziej wdzięczni są rodzice chłopca, którzy nadal są w szoku i nie chcą rozmawiać z dziennikarzami. Toruń, Katarzyna Prędkowska. Tymczasowy zakaz kąpieli wprowadzono na terenie jeziora w Kamionkach, a w Gostycynie trwają badania wody i przygotowanie do sezonu. Dla pozostałych 9 kąpielisk w regionie sanepid dał zielone światło. O stan wody pytała Katarzyna Ormanowska. Szum fal i ptaków śpiew. Na plaży w Borównie ostatnie przygotowania do wakacji. Tłumów nie ma. Pierwsza sobota wakacji nie zachęcała do plażowania. Ci, którzy pojawili się w ośrodku, szukali innych sposobów na spędzenie czasu. Granie w piłkę. Siatkę rozłożą, w siatkę można pograć. I spacery przy takiej pogodzie. I w sklepie nam zaproponowali, że można i na grzybki, bo kurki się pokazały. Także jest co robić. A ja zawsze się bawię i biegam sobie. I też bawi się z Maxem. Nad bezpieczeństwem plażowiczów, gdy ci już pojawią się w Borównie, czuwać będą ratownicy WOPR. Oni zachęcają, by zawsze wybierać kąpieliska strzeżone. Na pewno powinniśmy szukać białej flagi i jakiegoś emblematu WOPR-u, nie? To jest przede wszystkim to, że na kąpielisku jest ratownik, że można się kąpać, biała flaga o tym nas informuje. W województwie kujawsko-pomorskim zgłoszono 12 kąpielisk, między innymi w powiecie tucholskim, świeckim czy grudziąckim. By biała flaga mogła powiewać na wietrze, najpierw stan wody sprawdzany jest przez sanepid. Tymczasowy zakaz kąpieli wydano tylko dla jednego kąpieliska. Zamknięto kąpielisko nad jeziorem Kamionkowskim w miejscowości Kamionki Małe w powiecie toruńskim ze względu na wykrycie obecności
enterokoków w wodzie. Następne badanie wody na tym kąpielisku przeprowadzone zostanie w poniedziałek. Jeżeli wyniki badań będą prawidłowe, kąpielisko zostanie otwarte. Stacje sanitarno-epidemiologiczne zachęcają, by aktualny stan wody sprawdzać na stronie internetowej www.skgis.gov.pl. Możemy wyszukać i sprawdzić kąpieliska z całej Polski. Borówno, Katarzyna Ormanowska. To jest sobotnie wydanie serwisu, a przed nami dziś jeszcze między innymi. Narodowy Fundusz zachęca do wakacji z kartą EKUS. Wyścigi łodzi, święta ulic, dni miast. Mieszkańcy regionu witają lato. Sobota to dla wielu osób dzień wolny od pracy. Można się więc zająć przyjemnościami, jak na przykład planowanie wakacji. Jeśli wybierają się Państwo do któregoś z krajów Unii Europejskiej, warto do walizki poza kąpielówkami i olejkiem spakować też kartę EKUS. Narodowy Fundusz Zdrowia otworzył dziś drzwi dla wszystkich osób zainteresowanych wyrobieniem takiego dokumentu. Wakacje, czas zacząć. Chorwacja, Grecja, Włochy to od lat najpopularniejsze europejskie kierunki. Co prawda wizja urlopów w takich miejscach oddala myśli o ewentualnych problemach zdrowotnych, ale planując wypoczynek za granicą warto na wszelki wypadek wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, w skrócie EKUS. Hiszpania w tym roku. Jadę do Danii. No i różne rzeczy się zdarzają, tak? Zawsze bezpieczniej jest mieć niż nie mieć. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Jest przynajmniej kilka powodów, dla których powinno się mieć kartę EKUS. Po pierwsze, trwa to kilka minut i dokument jest gotowy do odbioru. Po drugie, jest bezpłatny. A po trzecie i najważniejsze, w przypadku kłopotów zdrowotnych gwarantuje ubezpieczenie i pomoc doraźną w krajach Unii Europejskiej. Mając taką kartę przy sobie, nie musimy się obawiać, wyjeżdżając na urlop, na wakacje, do dzieci, do rodziny, co będzie z naszą opieką medyczną, jeżeli zachorujemy, jeżeli będziemy mieli gorączkę, jeżeli nie daj Boże zdarzy nam się jakiś wypadek. Taka karta daje nam prawo do korzystania z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, z jakich korzystają ubezpieczeni obywatele danego kraju. Dlatego wielu mieszkańców regionu skorzystało z okazji, że kujawsko-pomorskie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia otworzyły w sobotę swoje drzwi. Nie trzeba brać specjalnie dnia wolnego, żeby to załatwić, także na pewno ułatwia. Dowiedziałam się w ostatniej chwili i się strasznie ucieszyłam, że w sobotę jest czynne to miejsce. Postanowiłam sobie załatwić, udało mi się to w tempie błyskawicznym. Lepiej nie odkładać tych formalności na ostatnią chwilę, przestrzegają urzędnicy. Zainteresowanie rośnie z dnia na dzień. W tym roku wojewódzki oddział NFZ wydał już ponad 75 tysięcy kart. To o 12 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. Dokument jest ważny przez 12 miesięcy. Jeśli polski turysta skorzysta z leczenia za granicą, może się ubiegać o zwrot poniesionych kosztów. Trzeba jednak przedstawić faktury potwierdzające zakres świadczeń medycznych, a formalności trwają nawet kilka lat. Dlatego karta EKUS, choć nieobowiązkowa, jest zalecana. Szybcy i mokrzy. Prawdziwe sportowe emocje towarzyszyły dziś uczestnikom steru na Bydgoszcz. Wszystko za sprawą smoczych łodzi. Na 100-metrowym dystansie brdy w samym centrum miasta ścigały się amatorskie 10-osobowe osady. We wspólnym zaciętym wiosłowaniu zwyciężyła dobra zabawa. Bardzo efektowne i widowiskowe. Takie są wyścigi smoczych łodzi. Dziś o miano najszybszej osady rywalizowały podczas steru na Bydgoszcz. Tutaj bardziej mamy formułę amatorską. Startują osoby, niektóre, które pierwszy raz mają tak naprawdę do czynienia ze smoczymi łodziami. Bardziej wykwalifikowanych mamy tutaj sterników. Wśród zawodników m.in. przedsiębiorcy, samorządowcy i po prostu miłośnicy sportowej rywalizacji. Część z nas jest byłymi kanadyjkarzami. I cały czas mamy styczność z wodą, z treningami. Tak, staramy się trochę ruszać. Z kolegami żartujemy, że są dwa sposoby, żeby zaistnieć. Albo wygrać, albo zrobić show. W zeszłym roku zrobili show, bo wpadli do wody zaraz przy pierwszym starcie. W czasie wyścigów liczyła się nie tylko prędkość, ale technika i współpraca. To jest praca zespołowa. Wiosłuje 10 osób i muszą się zgrać. Ci, co się najlepiej zgrają, najwięcej siły włożą w danym momencie, ci będą wygrywać. Załogi ścigały się na prawdziwie sprinterskim dystansie 100 metrów. Jak zgodnie podkreślali uczestnicy, liczyła się przede wszystkim dobra zabawa.
Ulica krótka, ale święto niezwykłe, jak przystało na patrona. Wszyscy miłośnicy teatru doskonale bawili się podczas święta ulicy patrona teatru imienia Willa Machorzycy w Toruniu. Na pchlim targu można było zdobyć teatralny rekwizyt albo samemu wcielić się w teatralną rolę. Postanowiliśmy w ramach projektu Wyzwanie Teatr, to jest projekt adresowany do młodych ludzi, zorganizować właśnie takie święto, wydarzenie dla uczestników warsztatów, ale też dla mieszkańców miasta, żeby po prostu ta uliczka zaczęła pojawiać się w świadomości. Bydgoskie Przedmieście też świętuje. Już po raz ósmy mieszkańcy osiedla spotkali się, by wspólnie spędzić czas z sąsiadami. Były jarmarki, warsztaty i smaczne niespodzianki. Chcemy troszeczkę zmieniać rzeczywistość i projektujemy takie wspólne formy spędzania czasu. Moc weekendowych atrakcji w całym Toruniu trwa święto miasta. Na Błoniach Nadwiślańskich trwa rodzinny piknik. Przygotowano też tort dla mieszkańców. Do północy będzie też można bezpłatnie zwiedzać wszystkie oddziały Muzeum Okręgowego. Świętują także mieszkańcy stolicy Kujaw. Trwają dni Włocławka. Sobotnie przedpołudnie upłynęło pod znakiem spotkania z historią Włocławka. Opowiedziałeś legendę? I co wymyśliłeś? Legendę o smoku i pierścieniu. Były też zabawy plastyczne i koncerty. Na ulicy 3 maja trwa włocławski jarmark. Jest to jakaś dla nas forma rozrywki, jakiejś takiej integracji, żeby jakieś takie więzy rodzinne zaciśnić. W niedzielę we Włocławku zagości Lato z radiem. Początek koncertu przed Halą Mistrzów o godzinie 16. Prawy do lewego to impreza dosłownie łącząca sąsiadujące ze sobą Chełmno i Świecie. Smocze łodzie wyruszyły z prawego brzegu Wisły, by po godzinie zacumować przy lewym brzegu rzeki. W wyprawie udział wzięli zarówno profesjonaliści, jak i mieszkańcy. My byli zawodnicy, którzy kiedyś trenowaliśmy wyczynowo na kajakach. No, taka alternatywa spędzania czasu wolnego, można powiedzieć, nie? A jeszcze tak z nutką adrenaliny, bo można jeździć, się pościgać i coś poruszać się, powiedzmy, na świeżym powietrzu. Dalej łodzie wpłynęły na Wdę i dotarły do Zamku w Świeciu, gdzie na uczestników czekało ognisko i oczywiście zasłużone medale. Łączy nas Wisła, w związku z tym teraz łączymy się z Chełmnem. Jesienią będziemy łączyli się z Nowym, będzie rajd motorowy Watachy. Potem łączymy się z Grudziądzem, ponieważ we wrześniu planujemy konferencję na temat Wisły. Impreza została zorganizowana w ramach Roku Rzeki Wisły. Zespół Wilki i Roan zagrał dla mieszkańców Kruszwicy. Muzyczne święto jest zwieńczeniem odbywających się cały czerwiec wydarzeń dla mieszkańców. Były to m.in. parada myszy, czyli przedszkolaków, imprezy sportowe i rekreacyjne. Kruszwicka publiczność jest najlepszą publicznością w Polsce i każdemu organizatorowi imprez takiej bym życzyła. Nigdy nas nie zawodzi, zawsze amfiteatr jest wypełniony po brzegi, zawsze świetnie wszyscy się bawimy wspólnie, a najważniejsze jest to, że publiczność kruszwicka docenia nasze starania. Na zakończenie Dni Kruszwicy zaprezentował się kabaret Nowaki i lokalne zespoły. Imprezę zwieńczyła zabawa pokoleń pod gwiazdami. Ulica Bożenkowska w Bożenkowie pojawia się, gdy w miejscowości zjawiają się te panie. Wszystkie o tym samym imieniu – Bożena. Panie podkreślały swoją wyjątkowość nie tylko kolorowymi kapeluszami, wymieniały również cechy charakteru wspólne dla wszystkich Bożen. Wesołe, energiczne, pełne pomysłów. No proszę spojrzeć na ten kapelusz, tam proszę spojrzeć na ten kapelusz. No takiego kapelusza Krystyna by nie zrobiła. Jak widać, są przesympatyczne, przemiłe, przeurocze i prześliczne. Imieniny Bożeny świętowały 20 czerwca. Początek wakacji to zatem idealny czas, by się spotkać i wspólnie świętować. Bożenki mają chęć spotkać się tutaj, cieszyć, nawiązywać przyjaźnie, bo Bożenkom być w Bożenkowie to wielka przygoda. Na 10. jubileuszowy zjazd Bożenek przyjechało ponad 70 państw z całej Polski. A teraz już czas na informacje sportowe. Mirosław Wysocki, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Do Żnina po kilku latach powracają sporty motorowodne. Na Małym Jeziorze Żnińskim rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w klasie OSY 400 i S550 oraz eliminacje Mistrzostw Krajowych i Memoriał Józefa Kowalkiewicza. To jeden z tematów wieczornego serwisu sportowego, w którym mówić będziemy także o lekkoatletyce. W Lille we Francji trwają drużynowe Mistrzostwa Europy z udziałem sportowców z naszego regionu. Marcin Lewandowski z Zawiszy Bydgoszcz zwyciężył w
biegu na 1500 metrów z czasem 3 minuty 53 sekundy i 40 setnych. Kapitan polskiej drużyny zdobył tym samym 11 punktów. Polska sztafeta 4 razy 100 metrów z Mariką Popowicz-Drapałą była druga za Niemkami, a przed Ukrainkami, a w biegu na 400 metrów Iga Baumgart zajęła 4. miejsce. Na półmetku rywalizacji Polska zajmuje 2. miejsce za Niemcami, a przed Wielką Brytanią. Więcej o lekkoatletyce oraz przegląd wydarzeń w regionie około 21.45. Zapraszam. A teraz kwitnąca atrakcja w Bydgoszczy. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pojawiły się kwiaty opuncji. Przeważnie przyzwyczajeni jesteśmy, że kaktusy mamy hodowlę w domu na parapecie. Natomiast nasze opuncje rosną w gruncie, rosną przez cały rok, czyli na zimę nie są przenoszone, nie są nawet specjalnie zabezpieczane w żaden sposób. Same przygotowują się do okresu zimowego, do spoczynku. Pochodząca z Ameryki Północnej i Południowej opuncja zakwitła właśnie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kwitnące kaktusy są nie lada atrakcją. Kwiaty mają kolory żółty, pomarańczowy i czerwony. Można je podziwiać przez 2 tygodnie. W Polsce opuncje najczęściej spotykane są w domowych doniczkach. Naukowcy UKW zachęcają jednak do uprawy tego kaktusa w ogrodzie, bo jak właśnie udowodnili, popularne rośliny klimatu gorącego mogą polubić także klimat umiarkowany. A jakiego klimatu możemy spodziewać się w kolejnych dniach? O tym już Magda Żakowska. Dzień dobry. Witam serdecznie. Do poniedziałku włącznie pogoda odbiegać będzie od tropikalnego klimatu. Na niebie sporo chmur, przelotne opady. W nocy wprawdzie ciepło, kilkanaście stopni, ale w ciągu dnia temperatura nie przekroczy 20-21. Jest to idealna pogoda, żeby wybrać się na grzybobranie. Pani Paulina Węgrzyn nadesłała do nas zdjęcie efektu swojego grzybobrania. Grzyby pochodzą z miejscowości Piła Młyn. Natomiast ja prezentuję Państwu kurki z nad Zalewu Koronowskiego. Taka pogoda utrzyma się do poniedziałku, od wtorku tropikalne klimaty, w sam raz chociażby dla kaktusów. 24 stopnie we wtorkowe popołudnie, 29 w środę, w czwartek 32-33 stopniowy upał. Dla kaktusów, ale i dla uczniów, którzy właśnie rozpoczęli wakacje. Magda Żakowska, bardzo dziękuję. Na koniec przypomnę jeszcze Państwu nasze tematy dnia. Byli we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Jesteśmy bardzo wdzięczni służbom strażackim za uratowanie naszego wnusia. Wyrazy uznania dla strażaków i policjantów, którzy uratowali dziecko. Takie zachowania są godne naśladowania. Bezpieczna podróż na wakacje. W tym miesiącu trzeci raz inspekcja. Inspektorzy sprawdzają stan autokarów. Chwalimy póki co naszych przewoźników. Tymczasowy zakaz kąpieli w kamionkach. Paciorkowce kałowe, także no, niewskazane jest korzystanie z takiej wody. Wszystkie kąpieliska pod kontrolą. Teraz to wszystko. Kolejne zbliżenia o 21.30. Miłego wieczoru i do zobaczenia.